Witajcie towarzyszki i towarzysze. Dziś pomówimy o tym, czy Chiny są socjalistyczne. Zależnie od tego, co liberałowie chcą udowodnić, Chiny są nazywane krajem socjalistycznym lub kapitalistycznym. Nie możemy mieć dwóch systemów jednocześnie, w tym samym miejscu i czasie. A więc przeanalizujmy, który z tych systemów panuje w Chinach. Kraj ten słynie z zawrotnego tempa wzrostu, z kraju rolniczego, zacofanego i zdewastowanego wojną. W szybkim tempie Chiny stały się jednym z najpotężniejszych państw świata, którego produkty są sprzedawane na całym świecie. Niestety sama praca chińskich robotników jest nie tylko ciężka, ale często nawet niebezpieczna dla ich zdrowia i życia. Chińczycy, którzy często emigrują ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy, stają się ofiarami bezprawia w miejscu pracy, podyktowanego tym, że Chiny konkurują na rynku słabo rozwiniętymi prawami pracowniczymi. Częstokroć tacy pracownicy popełniają nawet samobójstwa, gdy nie są w stanie podołać normom pracy i nadgodzinom, które wydzierają ich ze wszelkiego czasu na odpoczynek. Pomijając jednak sam fakt warunków pracy, owszem, warunki nie determinują tego, jakie panują relacje środków produkcji. Zatem dla kogo pracują chińscy robotnicy? Krajem rządzi Komunistyczna Partia Chin od 1949 roku, gdy ogłoszono powstanie Chińskiej Republiki Ludowej z Mao Zedongiem na czele. Kraj ten początkowo obrał kurs na socjalizm radziecki z azjatycką specyfiką. To w praktyce oznaczało przyjęcie sowieckiej drogi do industrializacji kraju, sowieckiej metody zarządzania państwem, a więc totalitarny system monopartyjny. Azjatycka specyfika charakteryzowała się jednak postawieniem od razu silnego akcentu na zbudowanie kultu wokół naczelnego wodza, Mao, w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego, gdzie ten sam proces gloryfikowania Stalina zachodził stopniowo i w bardziej subtelnej formie. O naszej krytyce socjalizmu radzieckiego możecie dowiedzieć się więcej z takich materiałów jak Dlaczego socjalizm radziecki upadł? Zatem nie będziemy zajmować dodatkowego czasu na powtarzanie się. I tych, którzy nie oglądali tego materiału, zapraszamy serdecznie na obejrzenie go po skończeniu tego filmu. Odnośnik do niego pojawi się na ekranie na końcu materiału. Wracając do tematu. W 1978 roku Deng Xiaoping rozpoczął reformy w Chinach, mające na celu urynkowienie gospodarki. W tym momencie też chiński marsz ku kapitalizmowi przyspieszyła napięta relacja z resztą bloku wschodniego, co skłoniło rząd Deng Xiaopinga do podpisania umów handlowych z zachodnimi kapitalistami. Burżuazja bardzo chętnie przyniosła swoje fabryki do Chin, gdzie koszty pracy w tamtych czasach były bardzo niskie, a Komunistycznej Partii Chin zależało na jak najszybszym przeprowadzeniu reform rynkowych. W wyniku tych reform wiele kolektywów rolnych upadło i obywatele mieszkający na wsiach byli zmuszeni szukać pracy w miejskich fabrykach. Partia Komunistyczna została zdominowana przez kapitalistów, którzy utworzyli w niej kręgi wpływów, podobne do tych, które istnieją w partiach burżuazyjnych. W 2001 roku Komunistyczna Partia Chin oficjalnie ogłosiła, że będzie witać z otwartymi ramionami przedsiębiorców w swoich szeregach. Widać to chociażby po liczebności robotników i rolników w partii. W 1975 roku stanowili oni 51,1% członków Narodowego Komitetu Ludowego, podczas gdy w 2003 roku było to już zaledwie 4%. Chiny prześcignęły także USA w liczebności miliarderów, podczas gdy 571 Amerykanów to miliarderzy. Wśród Chińczyków aż 819 osób posiada majątek liczony w miliardach dolarów, podczas gdy rząd chiński oświadczył, że nie interesuje się tym, w jaki sposób kapitaliści w ich szeregach się bogacą. Jednocześnie przeprowadzają oni powolną komercjalizację programów socjalnych. Coraz więcej instytucji pożytku publicznego ulega prywatyzacji. Co więcej, Chiny, podobnie jak inne kapitalistyczne kraje imperialistyczne, eksportują swój kapitał do biedniejszych krajów, korzystając z taniej siły roboczej, chociażby w Afryce, stawiając tam swoje fabryki i wynajmując robotników za bezcen podług pensji chińskiego robotnika. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to pozytywna rzecz, że Chiny pomagają rozwinąć się tym krajom. Dobrze udokumentowana polityka chińska w Kazachstanie pokazuje jednak, że chińscy inwestorzy, którzy posiadają znaczną część kazachskiego przemysłu naftowego, wspierają tam rządowe represje wobec związków zawodowych. Czy jest to zachowanie, które można by nazwać eksportem rewolucji przez Chiny? Imperializm chiński nie jest jednak tylko natury ekonomicznej. Imperium potrzebuje armii, a wojsko chińskie częstokroć staje w obronie zysków chińskich kapitalistów. Choćby sytuacja z zeszłego roku, gdy na terenie Tadżykistanu pojawiły się chińskie dywizje,
które miały wywrzeć presję na rząd kraju, by spłacił długi wobec chińskich kapitalistów. Oficjalnie armia stacjonowała tam tylko dlatego, by powstrzymać napływ muzułmańskich imigrantów do autonomicznego rejonu Chin, Xinjiangu. Lokalizacja baz chińskich nie wskazuje jednak, by był to główny powód. Podobne odejście od socjalizmu widać w zakładaniu instytutów konfucjańskich w różnych krajach, w tym w Polsce. Kraj rządzony teoretycznie przez partię komunistyczną promuje na świecie reakcyjne wartości, zamiast wyzwolenia proletariatu. Śladowa gospodarka planistyczna, która jeszcze ocalała i pomogła Chinom szybko uporać się z obecną sytuacją pandemii poprzez zorganizowanie i zdecydowane kroki podjęte w celu ograniczenia do minimum wyjścia z domu. Podobnie chińska historia ludowych zrywów daje nadzieję na to, że Chiny mogą jeszcze skręcić w kierunku socjalizmu. Na radykalizację partii, w której przeważają kapitaliści, nie ma co liczyć. Jednak proletariat Chin już wielokrotnie powstawał przeciwko kapitałowi. Potrzebuje jednak radykalnej alternatywy dla komunistycznej partii Chin. Dziękuję za uwagę, towarzyszki i towarzysze. Zasubskrybujcie kanał i zareagujcie łapką zależnie, czy film Wam się podobał, czy też nie. Do następnego.